Niewiele widać, co tutaj panowie odrobią, mam tylko wywrotkę jeżdżącą. Ktoś to zaczął malować, odświeżać. Fajnie. I tu się pod spód wchodziło na te betony. Na górę się śmigało. Ale były czasy młodości. A tu deski są chyba. Ale nie widać, żeby coś brakowało. I tam był zjazd. Zjazd był troszkę karkołomny, ale był. I jakaś świnia była, no. Puste nie zabierze, mimo że lekkie, a pełne przyniesie. Nie rozumiem też palaczy, którzy palą i kiepuje, gdzie mu popadnie, no kurde, palisz, weź tego kiepa ze sobą, nie rozrzucaj wszędzie, bo wody w takich petuni jest, są takie miejsca, że ręce opadają właśnie na takie petunie. Mostek już chyba też remontu wymaga. Jaki fajny stawik. Zazieleniały. Tu jest asfalt. Pewnie się. Dobra. Tu jeszcze nie byłem. Zrobiony fajny. Siłownia. I tu jest mosteczek fajny. O, kapliczka. Brum, brum. Kompań stoi. Jabłuszka dojrzewają. Jest moczary, tutaj komarów, to chyba jest masakra. O. No, fajna droga. Powoli to przejaśnienie idzie. Okej. I teraz w prawo. Jak asfalt.
Krzysio. Kierunki, gdzie chcę pojechać. Nasze piaski, o. Kurde, no czasu dnia by brakło, no. Ale Waldekówkę chyba zaliczę. Zobaczymy. Która to godzina? Pierwsza za 15. Żeby mi sklepu nie zamknęli. To jest sobotka. I plan na ognisko dzisiaj jest gulasz węgierski. Tam jeszcze przypraw węgierskich mi zostało i będziemy pichcić. Pichcić będę to na takiej patelni, którą zrobiłem z brony talerzowej. Pospawane, wygrzane. Przypalony olej jest zrobiony na tym. O, i tu jeszcze raz sobie ja pojadę. I do tego pewnie będą frytki jeszcze, haha, ogniskowe. Chciałem sobie śmignąć w lewo. Tyk, 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 tyk. Te rozkopy są straszne, ale czasami trzeba zacisnąć zęby, wytrzymać. Koło mnie jak kopali wodociąg, kanalizację, to była masakra. Ale teraz jest już super. Święty spokój. Miesięcy trzeba było zęby zacisnąć. Ale warto było. I smyk. No tu jeszcze jest w prawo. Chyba asfalt. Nie ma asfaltu, już się kończy. I smyk. Sobie wrzuciłem, ale jadę. Jedę. Za delikatnie. I tu smyk na nie Waldekówkę, tylko Rybakówkę. A ja mówiłem Waldekówkę. A i to wszystko podobnie brzmi, jak człowiek się zamyśli to.
głupoty opowiada. Tędy się kiedyś wjeżdżało na tą rybakówkę, ale tam jest dalej gdzieś jeszcze drożka, którą nie jechałem. Było tu kiedyś kamieniście, wyboiście, a teraz jest zarąbiście. I tu w prawo będzie rybakówka. Mieszkańcy denerwowali, ponieważ całe to towarzystwo, które jeździło na tą rybakówkę, mocno kurzyło, zanim to wyasfaltowali. Zresztą kurzenie, ale też i jeździli z prędkością niezbyt odpowiednią na o takie, aha, tu się wjeżdża, tak, na o takie właśnie drogi. Aha, tu się bezpośrednio wjeżdża nad rybakówkę. Ale pusto, nie ma nikogo. A ja wyjadę sobie tędy starą drogą. Może na wieczór albo na jutro się pozjeżdża towarzystwo. Czuję na bank, że mi sklep zamknęli. Znaczy zamknął, nie zdążę. O, i tu się zaczyna asfalt. Pyk. O, i to nawet przystanek jest. Czadowo. Tego przystanku to nie widziałem. Sobota. Samochody w myciu. Zakupy. Trochę najwyżej z mięsem, bo śmiga może się nie zepsuje. Nie znoszę tego przejazdu. Jest niestrzeżony. W dzień jeszcze go można jakoś zdzierżyć. Natomiast w nocy jest bardzo niebezpiecznie. Zdarzyło mi się tu kiedyś podjechać i patrząc w kierunku Nicka nie zauważyłem świateł pociągu. Dobrze, że ułamek sekundy coś mnie jakoś przytrzymało, nie ruszyłem. Bo tak to bym się wpakował pod pociąg. Niestety światła miasta trochę niwelują to, co pociąg daje swoim oświetleniem. Tym bardziej, że to jechała towarówka jakaś stara, więc nie było tego, ta lokomotywa nie miała takiego oświetlenia jak może nowsze.
Stanach lokomotywy migają przed nimi światłami na przemian, więc takie coś migające zawsze prędzej się rzuci w oczy. Szczególnie w sytuacji, kiedy jest mgła albo no, takie właśnie warunki deszczowe wieczorem. Jakimś weteranem, gościu. Dlatego nie lubię właśnie tego przejazdu. Oto jakieś weselisko się szykuje. Zakupy mięsne. Jeszcze brudne te opony. Kościół widać, wieże. Ale wieje. Chyba światła puścili, bo się ruch zrobił. Ale tam coś padało. Na bank, taka ciemna chmura deszczowa.